Wczoraj pod Moskwą doszło do tragicznego zamachu, który wstrząsnął opinią publiczną na całym świecie. W Krokus City Hall w Krasnogorsku, położonym na obrzeżach rosyjskiej stolicy, uzbrojeni napastnicy otworzyli ogień, a następnie doprowadzili do eksplozji, w wyniku której wybuchł pożar. Do tej pory zgłoszono, że liczba ofiar śmiertelnych przekracza 60 osób, jednak nieoficjalne źródła podają, że może to być nawet ponad 80. Do ataku przyznała się islamska organizacja terrorystyczna ISIS, ale wielu obserwatorów podchodzi do tej informacji dość ostrożnie, ponieważ ISIS przyznaje się do praktycznie każdego zamachu tego typu. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa, a więc FSB, poinformowała o zatrzymaniu 11 osób, w tym 4 terrorystów bezpośrednio zaangażowanych w zamach. Informacje te pojawiły się po wcześniejszym zatrzymaniu 2 podejrzanych w obwodzie briańskim, kilka kilometrów od granicy z Ukrainą. Rosyjskie media rozprzestrzeniają obecnie informacje, że za zamachem stoją właśnie Ukraińcy lub ewentualnie amerykańskie CIA. Wydarzenie to, jak każdy akt terroru, wzbudza wiele emocji i pytań dotyczących motywów, odpowiedzialności, a także skuteczności środków bezpieczeństwa. Zachodnie media sugerują, że cały ten zamach może być ustawką Putina, co nie byłoby bez precedensu, ponieważ w przeszłości rzekomo robił on podobne rzeczy, wysadzając budynki mieszkalne i obarczając o to czeczeńskich terrorystów. Pojawiła się też informacja o rzekomym udziale obywateli Tadżykistanu w zamachu, co wywołało równie wielką dyplomatyczną burzę. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tadżykistanu w wydanym komunikacie zaapelowało o powstrzymanie się od rozpowszechniania niepotwierdzonych informacji, podkreślając jednocześnie, że tadżycka strona nie otrzymała od oficjalnych władz Rosji potwierdzenia takich doniesień. Sytuacja jest więc rozwojowa i z całą pewnością warto obserwować nowo napływające informacje. Zapraszam Was wszystkich do dzielenia się opinią na ten temat poniżej w sekcji komentarzy oraz zachęcam do subskrybowania i klikania w dzwoneczek. To tyle ode mnie, a więc życzę Wam wszystkim udanego dnia.